Kiedy nowa szczepionka w Polsce? Jest data pierwszej dostawy? Znak zapytania prezesa. Dostawa szczepionki Moderna w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu spodziewamy się pierwszej dostawy szczepionek firmy Moderna, która powinna wynieść około 29 tysięcy dawek, poinformował prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. To jest nowa szczepionka, której około 800 tysięcy dawek powinniśmy spodziewać się w pierwszym kwartale, powiedział Kuczmierowski. Jak dodał, w przyszłym tygodniu spodziewamy się pierwszej dostawy, która powinna wynieść około 29 tysięcy dawek. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk pytany, kiedy ta szczepionka do nas trafi i w jakich ilościach, powiedział, że do końca marca powinno do Polski dojechać około 840 tysięcy dawek szczepionki Moderna. Jeszcze w styczniu powinno do nas dotrzeć blisko 70 tysięcy sztuk szczepionki tej firmy, dodał szef KPRM. Zwrócił też uwagę na sposób przechowywania tej szczepionki. Nie potrzebuje ona mrożenia głębokiego do minus 70 stopni. W temperaturze między 2 a 8 stopni może być przechowywana przez 30 dni. W związku z tym można ją rzeczywiście w nieco mniejszym reżimie transportować i przechowywać niż szczepionkę firmy Pfizer, powiedział Dworczyk. Europejska Agencja Leków EMA wydała w środę pozytywną opinię w sprawie dopuszczenia do obrotu w Unii Europejskiej szczepionki przeciwko COVID-19 firmy Moderna. Opinia nie jest wiążąca, a ostateczną zgodę na wprowadzenie do obrotu podejmuje Komisja Europejska. Szefowa KE Ursula von der Leyen napisała w środę na Twitterze, że KE pracuje na pełnych obrotach, aby szczepionkę zatwierdzić i udostępnić w Unii Europejskiej. Badania nad szczepionką Moderny. Podczas badań klinicznych szczepionki Moderna, wśród 30 tysięcy uczestników badań 95 uległo zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, z czego 90 to osoby, które zamiast szczepionki otrzymały placebo. Badanie nie wykazało znaczących skutków ubocznych szczepionki, z których większość była łagodna lub umiarkowana. Najczęstszym efektem ubocznym po pierwszej dawce był ból w miejscu wykonania zastrzyku 2,7%, zaś po drugiej, zmęczenie 9,7%, ból mięśni 8,9%, ból stawów 5,2% i ból głowy 4,5%. Jak podaje firma, objawy te były generalnie krótkotrwałe. Co ciekawe, objawy uboczne występowały częściej wśród młodszych pacjentów. Jak można przeczytać na stronie producenta, amerykańska agencja do spraw żywności i leków FDA zatwierdziła awaryjne użycie szczepionki dla osób w wieku 18 lat i starszych. Przed zaszczepieniem należy poinformować dostawcę usług szczepienia o wszystkich schorzeniach i stanach, w tym alergii, gorączce, zaburzeniach krzepliwości krwi i przyjmowaniu leków przeciwzagrzepowych, obniżonej odporności lub przyjmowaniu leków wpływających na układ odpornościowy, ciąży lub planowanej ciąży, karmieniu piersią lub zaszczepieniu inną szczepionką przeciwko COVID-19. Szczepionki Moderna przeciwko COVID-19 nie należy przyjmować, jeżeli wystąpiła poważna reakcja alergiczna po otrzymaniu poprzedniej dawki tej szczepionki lub wystąpiła poważna reakcja alergiczna na dowolny składnik tej szczepionki. Co jest w szczepionce? Szczepionka Moderna przeciw COVID-19 zawiera następujące składniki: matrycowy kwas rybonukleinowy mRNA, lipidy SM102, glikol polietylenowy PEG, 2000 dimeristoyl glycerol DMG, cholesterol oraz 1,2 distaroylesen glycerotrypchospcholinę DSPC, trometaminę, chlorowodorek trometaminy, kwas oktowy ocet, octan sodu i sacharozę, czyli zwykły cukier. W grudniu firma Moderna zapowiedziała, że rozpocznie badania kliniczne drugiej i trzeciej fazy własnej szczepionki przeciwko COVID-19 wśród nastolatków. W USA byłyby to 3 tysięcy zdrowych ochotników w wieku 12-18 lat. Badania mają ocenić bezpieczeństwo i skuteczność preparatu oznaczonego symbolem mRNA 1273. Wyniki testów mają być znane wiosną 2021 roku.